przy pomniku Niedźwiedzia Wojtka. I proszę zobaczyć, jak pięknie otworzony jest szlak bojowy II Korpusu Polskiego, którym to żołnierze z generałem Andersem przebyli. Ten niedźwiedź będzie właśnie wskazywał swoją łapą do swojego dowódcy. Ja może poproszę na początek pana Lukasa o zabranie głosu. Bardzo proszę. Dzień dobry, jestem Anglikiem. Zaczynam trochę po polsku, trochę po angielsku. Trochę mnie stresuje przemówienie w języku polskim, ale spróbuję poradzić. When I had the idea of building this statue in 2008, I never imagined such a wonderful statue could be in such a fantastic location. Jak myślałem o tej pomniku, koncepcja pomnika trafiła do mojej głowy w 2008 roku. Nie myślałem, nie chodziło do głowy, że taki fajny pomnik może być w takim miejscu. I jestem osobiście bardzo dumny i bardzo wdzięczny. Ale nie o to chodzi. O to chodzi trzy rzeczy. It's not about my personal pride, it's about three things. It's about Wojtek and history, it's about gratitude, and it's about the future. Wojtek and history. Jestem trochę za wysoki, nie tak wysoki jak Wojtek, ale jestem za... dziękuję, już dobrze. Wojtek is incredibly attractive to children. Children love bears. And so part of this story is about the fact that children will want to learn about Wojtek, Winnie the Pooh, Kubusz Bohatek, i tak dalej. But to learn about Wojtek, you have to understand why there were hundreds of thousands of Polish men, women and children in Iran in 1942. So through the attractive symbol of Wojtek, children and everyone can learn about Polish history. Not just here in Poland, but around the world. Przez Wojtkę dzieci kochają niedźwiedzi. Przez Wojtkę całe świat można o te ważne części polskiej historii być zainformowane. I Polska potrzebuje symbole nowe. Wojtek jest starym niedźwiedziem. Byłby bardzo stary, gdyby żył dzisiaj, oczywiście. Ale Wojtek jest symbolem, który Polska potrzebuje. Bo Polska potrzebuje taki fajny przykład. Bo Wojtek to jakby... I nie tylko polski niedźwiedź, ale niedźwiedź, który walczyli razem z wieloma narodami. W związku z tym dla mnie i dla Polski Wojtek jest symbolem z ogromnym potencjałem, który powinniśmy jakby wykorzystać. Wojtek by był bardzo zadowolony, jak widział, jak wrócili do Polski, do Parki Oddana, mając takie role. So through Wojtek we can learn about Polish history. Not just Polish people, but tourists and guests in Krakow from all over the world. Drugi punkt, wdzięczność. Ten pomnik jest budowany bez pieniądze państwowe. Prywatny fundatorzy, między innymi Krystyna Iwel, z Londynu, który jest obecny tutaj, i Andrzej Targusz, który dał dużo pieniędzy do tego pomnika. Ale także masę innych ludzi dali pomoc. Nie tylko pieniądze, ale także czas. Not just money, but time was given by a great many people. I'm not going to list them all, but I have to mention Professor Wojtek Naremski, the last living person in Poland who looked after Wojtek the Bear up to his third year. Wojtek Naremski jest inspirujący człowiek. On żył cały szlak Andersa przeżył i on obecny dzisiaj nie jest, bo jest w Monte Cassino razem z jego kolegów na oczywiście jeszcze ważniejsze uroczystości. Ale powinniśmy wszyscy, nie tylko po cichutko, ale bardzo głośno bić brawo też po pana Kazimierze Cholewę, prezes Pawła. Moja rola jest naprawdę w tym małe. Na początku byłem na początku, ale nie, to jest projekt wiele ludzi, wiedzą kim oni są. Ostatni punkt o
To jest koniec rozdział, ale Wojtek wrócił jakby do Polski, do Krakowa tutaj, ale przez Wojtkę to jest niedźwiedź i to jest historia, która może być wykorzystywana w całe światy, żeby inni ludzie, nie tylko obecni, nie tylko moje pokolenie, nie tylko pokolenie nasze dzieci, nie tylko starsze ludzi, ale przez Wojtkę całe światy może słyszeć o coś bardzo ważne i to jest w przeciwieństwie do tego, co słyszymy w tej chwili z Moskwy, z Putin i jego współpracowników, że Związek Radziecki nie był coś dobrego. Wojtek jest dowód i przez Wojtkę możemy informować całe światy o fakt, że mamy doceniać naszą wolność i naszą demokrację, bo to jest naprawdę w dzisiejszy czas bardzo ważne. Through Wojtek and the story, the Anders story, we all learn that the USSR and the lies that are coming out of Moscow today are entirely false. Wojtek is a way of informing people about world history, Polish history, in a way that must not be forgotten. And so, my final words. Jak turyści, jak cały świat trafi do Polski, do Kraków, oczywiście jest Rynek Główny, jest Stare Miasto, jest Kazimierz, ale oczywiście jest Wawel i od dzisiaj na liście kluczowe miejsce, które trzeba zobaczyć, jak goście są w Krakowie, jest naszym niedźwiedź Wojtek. Wawel, Wyliczka i jeszcze ważniejsze, Wojtek. Proszę pana przewodniczącego Rady Miasta Krakowa o zabranie głosu. Szanowni państwo, po takim przemówieniu, po pierwsze musimy podziękować temu, kto to wymyślił, panu Lukasowi. Thank you for inspiration, thank you for memory. W ten sposób po kilkudziesięciu latach realizuje się przyjaźń, którą zawiązywali polscy żołnierze także pod Monte Cassino, bo przecież także z Anglikami, z Hindusami i z wieloma innymi nacjami walczyli. Bardzo dziękujemy wam za pomoc, bardzo dziękujemy wam za tą inspirację. Szanowni państwo, kiedy państwo przyszli z propozycją, aby w Krakowie, w Parku Jordana ten pomnik się znalazł, niektórzy myśleli, że to jest przesada, ale my wiedzieliśmy, że to nie tylko nie jest przesada, ale to jest bardzo dobry sposób na uczenie patriotyzmu, także tych najmłodszych, małych dzieci, które tutaj stoją, które być może tego Wojtka najpierw zobaczą, kiedy potem zobaczą Galerię Wielkich Polaków. Zobaczą tego Wojtka, misia Wojtka, zainteresują się nim i w ten sposób rodzice od najmłodszych lat będą uczyli te dzieci patriotyzmu. Patriotyzmu, który potem przekłada się na tą Galerię Wielkich Polaków, która jest 300 metrów dalej. Chciałem podziękować Towarzystwu Parku Jordana i panu Golewie w szczególności za wielką pracę, którą tutaj wykonuje. Także za tego misia Wojtka, ale także za tą Galerię Wielkich Polaków. Serdecznie dziękujemy. W imieniu miasta Krakowa jesteśmy dumni, że mamy taki Krakowiak. Dziękujemy bardzo. Teraz dzieci, zespół dziecinny z Niecieczy odśpiewa pieśni. Proszę uprzejmie. Pomnika niedźwiedzia Wojtka. Ja poproszę pana Andrzeja Targosza własnymi dziećmi. Poproszę jeszcze kilka dzieci z zespołu muzycznego z Niecieczy, aby podeszły tutaj z tyłu pomnika pana Richarda Lukasa swoim synem. Proszę wtoczyć tam. Toczyć Wojtka naokoło, tam z drugiej strony, proszę. Proszę bardzo.
Odsłońcie na mowę. Z tą łysą pałą stoi. Tak. Przepraszam, sprawiedliwie nie łysych. Proszę dzieci, przejście tam na drugą stronę. Tak, i będziecie wszystkie, dokonacie tego aktu odsłonięcia, ściągając powoli to płótno. Proszę dzieci o powolne ściąganie. To jest właśnie Niedźwiedź Wojtek z armii Andersa, który jest uśmiechnięty i swoją łapą wskazuje drogę do swojego dowódcy właśnie do Głównej Alei. Także będzie to na pewno miejsce odwiedzane przez wiele, wiele dzieci, młodzieży i nie tylko młodzieży. Jeżeli jest zespół szkocki, macie Państwo podkład muzyczny? Proszę uprzejmie. Teraz zespół odtańczy dwa tańce szkockie. Szanowni Państwo, Panie Generale, Panie Przewodniczący, druga część naszej uroczystości dobiega końca i przyszedł czas podziękowania dla osób i instytucji, dzięki którym ten Niedźwiedź Wojtek tutaj stanął. Przede wszystkim chciałem podziękować serdecznie i wymienić artystę rzeźbiarza, pana Wojciecha Batko, który wyrzeźbił tego niedźwiedzia. Dziękuję panu Piotrowi Piszkiewiczowi z odlewni artystycznej, który również w takim pośpiechu odlewał tą postać. Szanowni Państwo, podziękuję najpierw może tym fundatorom, dzięki którym udało się przyspieszyć i dzisiaj właśnie odsłonić ten pomnik, chociaż ich jest tak wielu. Przede wszystkim dziękuję panu Lukasowi Ryszardowi, który tak inspirował nas do tego, aby ten niedźwiedź tu stanął. Dziękuję panu Andrzejowi Targoszowi. Właśnie tych dwóch panów płaciło większą kwotę, dzięki któremu mogliśmy ten pomnik. Dziękuję pani Iwer Krystyna z Londynu, również, która nas wsparła. Panu Tadeuszowi Polkowskiemu, raperowi, który zawsze tutaj w parku bywa i z dziećmi, który również spłacił większą kwotę. Oraz pan Jan Marczyński. Wielu, wielu, dziesiątki, proszę Państwa, osób płaciło z całej Polski kwoty, aby ten Niedźwiedź Wojtek tutaj stanął. A teraz dziękuję firmom, dzięki którym powstał ten szlak bojowy tak piękny. Dziękuję pani Marii, Danucie, Krzysztofowi Witkowskim z Niecieszy, firmie Brookbet, która nie po raz pierwszy nas wspiera w Parku Jordana. Panu Bogdanowi Barzakowi, przedsiębiorstwo budowlane Barzak Kraków, która tak bardzo włączyła się w tą budowę. Dziękuję serdecznie. Pan
panu Jerzemu Malarczykowi, firma Grand Kamieniarstwo Sławkowice, który przygotował szlak bojowy właśnie na tych kamieniach opisanych i tablicę upamiętniającą to miejsce. Dziękuję pani kołodziej Marii Stanisław, firma Kwintowscy Ogród Kraków, która dzisiaj rano te maki sadziła. Dziękuję panu Stańczykowskiemu, Wacławowi, ZGK Spółka ZOO, która również bardzo nas wspiera przy każdym przedsięwzięciu i przy tym również. I dziękuję szczególnie również panu Bogusławowi Kulce, który architektowi tej właśnie anonsacji, który dokonał rzeczy niemożliwej, ponieważ była sytuacja taka, że nie wiem, czy byśmy zdążyli, jakby nie jego doping i to, że to musimy załatwić. To właśnie dzięki panu Bogusławowi dzisiaj tutaj jesteśmy. Dziękuję panu architektowi Jackowi Bani, który od 40 lat jest w tym towarzystwie, który zrobił jako pierwszy wizualizację tego pomnika. Dzięki temu ten pomnik jest w takiej postaci i ten szlak bojowy. Dziękuję panu Bogdanowi Żelazo, członkowi towarzystwa, który bardzo nas wspierał w tym dziele. Dziękuję panu Adamowi Kulpie, który tutaj jest obecny, a który od lat jest zawsze na każdy telefon.